Daleko, poza nami. Znaliśmy to tylko z telewizji i opowiadań. Ale co tam? To był dla mnie najpiękniejszy czas. O, cześć. Cześć. Dokąd idziesz? Gienek podwoził Monikę do szkoły. Odprowadzę cię. Pochodzili z tej samej wsi, byli sąsiadami. A jedziesz ze mną? Nie, przejdę. Co robisz? Chodzę do technikum. A ty? No ja też. Ale niedługo przenoszę się do Warszawy. Tak? Kiedy? No, za kilka miesięcy. Masz rację. Tutaj nie ma przyszłości. Ja też chciałabym kiedyś wyjechać. No jeśli chcesz, to zabiorę cię ze sobą. Na pewno. Naprawdę? To co, wybierzemy się gdzieś razem? No nie wiem, nie wiem. Patrz się, bazy. Gdzie? Cześć. No, cześć. No, cześć. Cześć. Poznaj, to są moi koledzy Rechol, Besio i Tengi. To jest Monika. Podobno lubimy motory. To co? Będziecie teraz razem śmigać łezką. Idziemy? No. Cześć. 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 Ja wiem. Taka sobie. Słyszałem, że twardy orzech z ciebie. Tak? No. Ale myślę, że pójdziesz ze mną na dyskotekę albo do kina, co? No. Jadę. Cześć. Ty właśnie nie mógłbyś dla nas pracować. Mieszkasz w Warszawie. Masz samochód. Przydałbyś się. Nie, dzięki. Na razie mam co robić. Wszyscy wtedy mówili o komecie. Zastanawiali się, co ona znaczy. Kometa. Teorii było wiele. Widzieliście? Niektóre informacje bardzo mi się przydały. No. Poprzednio widoczna była 4000 lat temu. Kawał czasu. Patrzyli na nią Egipcjanie, budując piramidy. Teraz oglądamy ją my. Niesamowite, nie? No. Kto to jest? Co to za facet? Nauczyciel z ogólniaka. Wyobraź sobie, że prawdopodobnie wcześniej patrzyli na nią Egipcjanie w czasach budowy piramid. Tak? To najbardziej świecące to jądro komety. Masz, teraz ty. Zobaczę drugą stroną. O, ale czas! Teraz przyleci do nas za parę tysięcy lat. Ciekawe, jak będzie wtedy wyglądała Ziemia. Trudno to sobie wyobrazić, nie? Jakie to dziwne. Jest Monika. Czeka. Wyszła za mąż za Gienka.
Gienek wyjechał do Stanów, a ona czeka na mnie. Pewnie myśli, że coś z tego wyjdzie. A mi chyba przeszło. Monika! Ale ty jesteś. Co? No wiesz co. Tęgi jak zwykle ja sobie robię. Bierz go! No co? Uspokój się. Za ostry? Gazowy! Kurde, wygląda jak prawdziwy. Można przerobić. Nie. Ten jest nowy. Nie śpieszy nam się jakoś. Zrobiła się całkiem miła podróż. Głupota. Gadasz. Masz zaburzoną osobowość. Monika, tatuaż na dupci jest bardzo seksowny. Zrób sobie. Skąd wiesz, że nie mam? To pokaż. Musisz się postarać. Tęgi. Wyciąg swoją pukawkę. Nie. Ha, 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 ha. Może później. Zabierz. Zawsze najbardziej lubiłem Tęgiego. Chodziliśmy do tej samej szkoły i na wagary. Pierwsi byliśmy pod kioskiem. Zwykle. Reszta jakoś dochodziła później. Albo daj jednego. Tak. Miłość, kumple i moturzenie. Idziesz do wody? Co ty, nie chce mi się. Ty. A ta Monika. To fajna laska? Świetna. Lepszej nie widziałem. No to się weź za nią ostro. Strzeliłem bajer, że wyjeżdżam do Warszawy. Tak? No i co? Łyknęła. O, patrz! Co się napić? Karaś! A skąd ty masz takie bryle? Na odpuście kupiłeś? Pokaż. Nie no. Pokaż. Zostaw. O, znowu się z bratem pobiłeś. Ciuteczny. Zawróciłeś się? Nie no, nie no, z tym okiem to zupełnie inaczej.